Siema, Mawkar z tej strony, a dzisiaj Wam nagrywam BMW serii 3, zwane E91, tutaj silnikiem 2.0 benzyna N46 129 koni, nadającym się do LPG. Teraz coraz więcej osób pyta właśnie o takie silniki przy tych wysokich cenach paliwa, a ogólnie co do auta, przebieg 200 tysięcy, drugi właściciel od nowości, bardzo, bardzo ważny plus, zmierzyłem je miernikiem lakieru jak schło, jest cały w oryginale. Tu przy okazji ma ciekawe wyposażenie. Nie wspomniałem Wam jeszcze o roczniku. Jest to rocznik 2007. Z cech zewnętrznych, tak jak widzicie, felgi 18, przyciemniane tylnie szyby. Jest jeszcze dopinany hak Westfalia. Ma na pewno czujniki parkowania tył, czujnik światła i czujnik deszczu. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że też jest delikatnie obniżona, bo tutaj po prostu jak się do niej wsiada, jest troszeczkę niższa. Ma też fajny taki pakiet Shadow Line, listwy są na czarno. No i przy okazji duży kolejny plus, jest po kilku serwisach. Cztery tarcze sztuki świeże, opony świeże. I jeszcze co mogę wspomnieć, jest też naprawiony częsty mankament tych aut, czyli szczelka wykrywa zaworów. Powiem Wam szczerze, że 90% aut, które tak przyjeżdża, tych BMW 90, to cieknie z nich i trzeba to wymienić w Polsce, żeby klientowi nie leciało. A z tego co wiem, tutaj zostało to zrobione przez sprzedażę. Tutaj tu widzicie, jest suchutko, a czasami tu potrafi aż stać olej. Widzicie ją też pod maską. Obydwie lampy oryginalne z roku produkcji samochodu. I ostatni serwis olejowy. Nie, to jest nie olejowy chyba. To jest od płynu hamulcowego przy 206. Motor czyściutki, ładny. No i jeszcze przy okazji bardzo dobre wyposażenie, bo mamy iDrive'a, skóry, ale to resztę w aucie. To co, spróbuję Wam nagrać teraz wnętrze. Widzicie przebieg, 210 z groszem, nie ma żadnych błędów, tutaj to fajnie wszystko wygląda. Zaczniemy sobie od lewej strony. Cztery elektryczne szyby, tutaj mamy przycisk do obsługi świateł. Mamy światło automatyczne, jak wspominałem, też przeciwdzielne, ładnie to wygląda, jest niezniszczone. Ktoś tutaj sobie takie bajery pozakładał na pedały, na klatki M-pakiet. Ogólnie ma tutaj ona też kierownicę M-pakiet, taką sobie, z jakąś nalepką z Punishera, ze sterowaniem radiem w kierownicy. No kierownica jest lekko zużyta, ale to już zostawiam na przyszłemu kupującemu, ewentualnie sobie przyje albo wymieni na drugą. Gałka też jest M-pakietowa. A dalej, no i też tutaj tak jest obszyty taką fajniejszą skórą ten lewarek od ręcznego, pikowaną. No i ogólnie auto całe jest w ciemnej skórze, ładnie utrzymanej. Widzicie tutaj podłokietnik, fotel od pasażera, też fotele z tyłu są ładne. Mamy też fajny plus, roletki dla dzieci, możemy sobie otworzyć szybę, nie będzie im tak wiało i też nie będzie się to auto tak nasłoneczniało. Pokażę Wam od razu przy okazji, żebym nie zapomniał, boczek od mojego fotela też jest cały nieprzetarty, ładny. Ogólnie wnętrze jest bardzo ładnie uczynione, nie musiałem go za bardzo odkurzać. Widać, że ktoś po prostu o ten samochód dbał. Duża rzecz, gdzie klienci szukają też tego auta, mam iDrive'a z nawigacją. Tutaj macie nawigację. Klima automat dwustrefowa. Jest też lusterko z fotochromem. Tego nie będzie widać. Postaram się zrobić to. Jest tutaj małe okienko, które działa na światło. Czy coś jeszcze? A, auto ma też również tempomat, więc duży plus tego. Podłokietniku, ktoś tutaj widzę nam ukrył jakieś USB, zastanawiam się, czy to jest do podłączenia telefonu, czy to może jest jakieś wyjście, żeby słuchać muzyki. Mamy też AUXa i tyle. Fotele są również podgrzewane i tutaj ten jeszcze jakiś jeden kabel do podłączenia. Czy coś w schowku bajerenckiego jest? Nie, w schowku nic nie ma, tylko dokumenty. A ja tu jeszcze dla Was przygotowałem książeczkę serwisową. Cóż, żeby to w miarę szybko zrobić, postarajmy się. Tutaj pierwsze wpisy do 116. Jest to Auto House BMW. I tutaj dalej jakiś wpis, ale też pod maską były jakieś wlepki, więc auto nie było dalej serwisowane, tylko nie każdy brał książki serwisowe. I co ważne dla każdego Niemca, który kupuje w ogóle jakieś auto i zostawia je u siebie w kraju,
Ważne, żeby auto miało świeży TIF. Tutaj mamy TIF na 2 lata, robiony przy przebiegu 206 tysięcy. I to był rok 2022, styczeń 26. No ogólnie mogę Wam polecić, naprawdę, jak na E90, gdzie te samochody w Polsce często bywają mocno styrane, to jest naprawdę w niezłym stanie, przyjemne, czyste, widać, że ktoś ten samochód szanował i go lubił. I z takich rzeczy myślę, że o wnętrzu powiedziałem Wam wszystko. Jeżeli interesuje Was ten samochód, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, czy napiszcie jakiś komentarz pozytywny, negatywny, czego na przykład brakuje w filmie, czego nie powiedziałem, a co chcielibyście na przykład się dowiedzieć. No z takich rzeczy, których często nie wspominam, to są to ilość kluczyków. Tutaj mamy 2 kluczyki. Też fajny plus. Pamiętajcie, że u mnie też każde auto jest z możliwością zakupu z gwarancją. Auto jest też wystawione faktura, VAT marża lub VAT, zależy od pojazdu. No i oczywiście, jeżeli nie macie jak takiego pojazdu sobie dostarczyć do domu, chętnie też mogę go w rozsądnych pieniądzach dowieźć na lawetę. Zawsze auto możecie sobie spojrzeć, co tam u mnie ciekawego na Instagramie mafkarauta lub też na mafkarautomoto.pl. To by było na tyle, trzymajcie się, hej!